Cześć Gabriela z Embrace Your Life, witajcie w drugim odcinku naszego projektu Dobro. Projekt Dobro polega na tym, że robimy codziennie dobre uczynki, dzielimy się dobrem, rozprzestrzeniamy to dobro świadomie, podejmujemy kroki, szukamy możliwości do zrobienia dobra. A dzisiaj będzie właśnie trochę o takim dobru z serca płynącym. Bo musimy zacząć od siebie tak naprawdę. Zacząć zmieniać siebie. Wszystko zaczyna się tutaj. Dlaczego tutaj stoję i ta ściana jest taka brudna, nieumyta? To właśnie ma wszystko związek z tym, co chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Najpierw pozwólcie mi podzielić się taką refleksją osobistą z dzisiejszego poranka. No, mamy dzisiaj dość gorący dzień. Ja noszę okulary i czasami z ciepła mam ochotę te okulary ściągnąć. No i tak właśnie dzisiaj ściągnęłam te okulary i oczywiście wszystko było niewyraźne, rozmazane, nie widziałam nic konkretnie jak było, tak naprawdę nieskazitelnie. Dopiero jak ubrałam z powrotem te okulary, to wszystko dla mnie było na swoim miejscu. Ciekawe tylko w tym jest to, że nic się nie zmieniło na zewnątrz. Tylko to był mój wzrok i moje postrzeganie świata, to jak ja go widziałam. I taka prawda z tego jakaś mi popłynęła, że tak bardzo oceniam ludzi z perspektywy tego, jak się mam. Tak bardzo oceniam i wkurzam się na świat dzisiejszy, co tam się dzieje, czy tam co się nie dzieje. Z mojej perspektywy, z tego, jak ja się mam w środku, co tam u mnie jest. A to nie coś ma się zmienić, czy ktoś. To ja mam się zmienić. W momencie, kiedy ja się zmieniam, zmienia się świat naokoło. Staje się barwniejszy, bardziej kolorowszy. Rozumiesz, nie chodzi o to, że się zmieniają nagle ludzie i świat i wszystko. Nie, tylko jak ja zmienię swoje patrzenie i poznam prawdę o samej sobie, nagle prawda wygląda inaczej. Więc może dzisiaj właśnie muszę wziąć szmatę, umyć tą ścianę, żeby zobaczyć, że ten kolor jest piękny, czarny, takim, jakim pomalował go mój mąż jakiś czas temu. Więc może dzisiaj też masz wziąć szmatę w swoim życiu i wytrzeć coś, żeby zobaczyć, jaka naprawdę jest prawda o tym. Może masz dzisiaj usiąść ze sobą w ciszy, może przed Bogiem. Może zreflektować się w jakiś sposób, w jaki najczęściej to robisz i zobaczyć, jaka jest prawda o Tobie, gdzie jesteś Ty w tym wszystkim. Zacząć od siebie, od swojego serca, żeby swoje serce najpierw zmienić. Jak ja nie zmienię swojego serca i nie poznam prawdy o sobie, do końca życia będę analizować, oceniać, patrzeć na ludzi z perspektywy tego, jak ja się mam w środku. Więc zachęcam Cię dzisiaj bardzo szczerze, bardzo gorąco. No, jest to najtrudniejsze, co mamy w życiu zrobić, zacząć od siebie i pracować nad sobą i zmieniać siebie samego. Ale bardzo warto. Bardzo warto, bo możesz czekać w nieskończoność, aż ktoś się zmieni, aż coś. Jeżeli Ty nie zaczniesz od samego siebie, no to tak zostanie, jak jest. A w tym naszym projekcie Dobro chodzi o to, żeby robić dobre rzeczy. Ale musimy zacząć od siebie samych, więc zachęcam Cię dzisiaj. Zrób ten krok pierwszy, najtrudniejszy pierwszy krok. Zajrzyj, co w Twoim sercu i zacznij zmieniać siebie. Zmieniasz siebie, zmienia się świat wokół. Dzięki za czas i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!